ważne słowo, co bym przeczytał o właśnie o tym sądzie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale. Właśnie o to się rozchodzi, abyśmy znali tę Bożą wolę, abyśmy wiedzieli, co Pan Bóg od nas żąda, co prawie abyśmy czynili własnym wysiłkiem, jakimś, żebyśmy narobili wiele rzeczy, a nic, czasem to nic nie pomoże do zbawienia, prawda? Często swoją siłą możemy temu wszystkiemu zaszkodzić. Ważne jest, aby Bogu wszystko powierzyć i czynić z Jego wolą. I jako my, jako Jego owce, jako Jego dzieci, dzieci Jego Królestwa, możemy mieć tę radość, możemy przeżywać Jego błogość, Jego błogosławieństwo, możemy się cieszyć razem z Nim. I właśnie pragnę być takim uwiernym i posłuszę Mu, abym mógł usłyszeć to: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I właśnie pragnę być takie uczynne, aby tym, którzy cierpią, aby był pomocą dla tych, którzy cierpią, dla tych, którzy są głodni czy łaknący. Właśnie rozchodzi mi się, abym we wszystkim miał to właśnie spojrzenie i był gotowy, aby drugim pomóc. Jest właśnie napisane: albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Właśnie abyśmy byli takimi, abyśmy przyjmowali naszego Pana, aby właśnie Pan Bóg był uwielbiony w naszym życiu, aby w naszych domach miał miejsce, właśnie aby Bogu się należała chwała. Właśnie byłem nagi, a przychodziliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwym tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przychodziliśmy Cię? I tak dalej. A król odpowiadając powie im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. Właśnie Pan Bóg pragnie, abyśmy byli w tych małych rzeczach, byli wierni. Abyśmy w tych drobnych sprawach byli owocnymi. Abyśmy pamiętali o tych najmniejszych naszych braciach. Abyśmy w swoim życiu właśnie nie zaniedbali niczego. I Pan Bóg nam daje siły. I Pan Bóg nas tak obdarza, że często nawet nie zauważa, ci, którzy wiele dobrego robią, nie zauważają, jakie są błogosławieństwem na drugi. Właśnie i Pan Bóg swoich tak obdarza, że właśnie mogą przynosić wiele radości. Bądźmy takimi użytecznymi w Jego Królestwie, aby Pan Bóg właśnie mógł, aby byli Jego błogosławionymi owcami. I Pan Bóg na każdemu z nas pragnie wiele dać, wiele powierzyć. I właśnie rozchodzić o to, abyśmy umieli tym właściwie szafować, właśnie rozrządzać. Jeszcze może z psalmu bym przeczytał. Psalm 16 jeszcze. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezmę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim.
Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej nie zakończy. Dlatego weseli się serce moje, raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość, radość w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Właśnie Pan tu jest naszym schronieniem, jest taki cudowny. Nas wszystkich obdarza, czego potrzebujemy, a nam na myśl może nie przyjdzie. I mamy za co, Pana za co uwielbiać, chwalić. On jest naszym działem właśnie, On jest tym wielkim Bogiem, który nas obdarza, który nas szczerze ochrania, wyrywa i ze złego. I właśnie mamy to źródło, z którego możemy pić. Nasz Pan jest cudowny, naszym Zbawicielem i właśnie chcemy zalewać tej obfitości, tego rozkoszy, tej radości dnia każdego. Dziękuję.